Od kiedy jest Pan dyrektorem zespołu szkół nr 6? Dyrektorem zostałem w roku 2007, 1 września, natomiast wcześniej pełniłem funkcję dyrektora szkoły przez pół roku. Jakie umiejętności są szczególnie cenione, pożądane wśród dzisiejszych absolwentów gimnazjów, którzy wybierają naukę w zespole szkół nr 6? Ja myślę, że po pierwsze taka forma samodzielności każdego absolwenta, która potem pomoże mu na przykład nastawić się na działalność innowacyjną. Szkoła nasza promuje taką działalność właśnie innowacyjną, taką, która polega na tym, że młody człowiek się będzie starał odnaleźć w przyszłości i zrobić coś ciekawego dla świata. No i właśnie takie osoby są pożądane, ale jak powiedziałem, nie tylko takie, bo są także oczywiście pożądane osoby każde inne, te, które mają inne pasje oraz talenty i te, które chcą się rozwijać generalnie w szkole. Ostatnio zrobiło się głośno o uczniach Pana szkoły, którzy zdobyli srebrny medal na międzynarodowych targach wynalazczości i innowacji Brussels Innova 2011 w Brukseli za opracowanie neutralizatora paliw. Gratulujemy. Jest nam tym bardziej miło, że Michał Walczak, Mariusz Gadziński oraz Marcin Kiwak są absolwentami naszego gimnazjum. Proszę opowiedzieć nam, jak szkoła pomaga młodym ludziom w osiągnięciu takich sukcesów. To znaczy, to jest tak. Po pierwsze, musi być jakiś pomysł. Pomysł, który pada przeważnie od ucznia, bo tak naprawdę właściwie on jest taką główną osobą, która tutaj ma te pomysły. Potem te pomysły trzeba rozwijać. No to w tym przypadku już musi być osoba, która pomaga, czyli tak zwany promotor pracy, nauczyciel, który będzie pomagał temu uczniowi. Następnie też, no nie ukrywam, że trzeba takiemu uczniowi też pomóc finansowo, dlatego że jak chcemy na przykład brać udział w różnego rodzaju targach zagranicznych, w konkursach światowych na przykład, to musimy jednak wyjeżdżać, a to też kosztuje. Wobec tego tutaj w tym przypadku jest bardzo ważna rola sponsorów, którzy pomagają naszym uczniom, naszej szkole generalnie i to potem powoduje, że ta ich ciężka praca, którą wkładają w swoje właśnie wynalazki, może być potem zauważona właśnie na świecie. Jak powiedziałem, no byliśmy już dwukrotnie w Brukseli, byliśmy w Paryżu, teraz po raz kolejny wjeżdżam do Paryża z pracami naszych uczniów. Także myślę, że jest powód do dumy, głównie dla nich myślę, bo to oni tak naprawdę są tutaj jeszcze najważniejsi i to oni powodują, że potem jest sens pracy w szkole. Dobrze. W lutowym numerze Jastrzębia zamieszczono artykuł o nowo powstającym portalu internetowym mójkoncert.pl, który stworzył Jakub Król wraz ze swoimi kolegami. Również absolwent zarówno naszego gimnazjum, jak i Pana szkoły. Kuba znany jest też z innych projektów, takich jak Twój komputerowy asystent czy Projekty Życia, program pomagający osobie niemówiącej porozumiewanie się z otoczeniem. Kto był jego mentorem tu w Pana szkole? Czy pod czyim czujnym okiem Kuba rozwijał swoją pasję? Ja myślę, że wśród tych mentorów było właściwie kilku tak naprawdę. Było takich kilka właśnie nauczycieli, kilku naszych nauczycieli, którzy pomagali Kubie w tym, aby swoje pasje mógł rozwijać. Ale też muszę to właściwie dodać, że Kuba jest taką osobą bardzo indywidualną, który też samodzielnie pracował nad swoimi pomysłami i starał się oczywiście je z tego wykarajzować tak naprawdę. Kuba jest w ogóle taką osobą, którą trzeba pochwalić, to na pewno muszę powiedzieć. Osoba bardzo innowacyjna, z pomysłami, bardzo uczynne, jak się okazuje, dlatego że pomaga w wielu także jeszcze innych projektach realizowanych w szkole, ciągle się rozwija. W tym roku, z tego co wiem, to też będzie brał udział w targach brukselskich w listopadzie 2012 roku właśnie, ze swoją pracą kolejną już tak naprawdę, a więc no, powód do tego, że to jest dowód na to, że jednak jako człowiek, jako właściwie uczeń, jako absolwent naszej szkoły, no, sprawdził się jakby się w tym przypadku, no i może teraz w dalszym ciągu swoje pomysły, pasje realizować. Obecnie nasze szkoły realizują program Zdolni dla Zdolnych. Może nam Pan pokrótce opowiedzieć, jakie działania są podejmowane w ramach tego programu? Tak, to jest program, który już trwa drugi rok. W roku ubiegłym były zajęcia dla Was właśnie z języka angielskiego oraz matematyki, z tego co pamiętam. Były to zajęcia, które prowadzili nasi nauczyciele po to, aby rozwijać pasje właśnie Wasze. W tym roku zajęcia prowadzi w dalszym ciągu Pan Gardziejewski Wacław z języka angielskiego i wiem, że są w planach zajęcia z języka polskiego dla osób, które są kierunkowane na sposób humanistyczny. Jak powiedziałem, są to takie zajęcia głównie po to realizowane, abyście Wy, jako właśnie młode osoby, mogły też poznać przy okazji sposób uczenia w innej szkole, w szkole średniej, dlatego że na razie macie tylko i wyłącznie możliwość uczenia się w szkole gimnazjalnej tak naprawdę, więc to jest trochę inna szkoła niż nasza. Przy okazji mamy taką nadzieję, że jakby
postaramy się rozwijać Wasze pasje dla takich dodatkowo oraz wpływać na to, że będziecie potem jednak jeszcze bardziej zainteresowani edukacją na wysokim poziomie. No i tego Wam serdecznie życzę. Dziękujemy. Co zdecydowało o tym, że podjęliście współpracę z naszym gimnazjum? Co zdecydowało o tym, tak? Po pierwsze, myślę, że bardzo dobra współpraca z Panią Dyrektor. Taka bardzo uczynna, bardzo otwarta osoba na różnego rodzaju też właśnie projekty. Bo muszę dodać, że myśmy także wspólnie realizowali taki jeszcze jeden projekt w roku ubiegłym, a był to projekt właśnie wymiany takiej grupy dzieci z Białorusi, która była na terenie Jastrzębia-Zdroju. Myśmy się opiekowali tą właśnie grupą, ale także byliśmy u Was w szkole na zajęciach otwartych, na różnych oczywiście tam zajęciach typu na przykład matematyka, język polski, język angielski, chemia, fizyka. I to była taka też okazja, żeby się tak trochę może bliżej poznać, no i przekonać się, że jednak warto z Waszą szkołą współpracować. Biorąc pod uwagę tych uczniów, o których wspomnieliśmy, a także innych, może nie tak medialnych, ale również zdolnych oraz naszą współpracę, czy można powiedzieć, że nasi absolwenci spełniają Państwa oczekiwania? Ja myślę, że tak. W ogóle jak tak przyjrzałem się ostatnim właśnie naborom, to okazuje się, że właśnie mam najwięcej uczniów z Waszej szkoły. A skoro szkoła nasza ma się dobrze i skoro te wyniki są dobre i na egzaminach zawodowych, i na egzaminach maturalnych, to jest dowód na to, że wytworzycie taką dużą grupę tych osób dobrych w tej szkole, prawda? I to jest taki też powód do dumy i dla Was, i myślę, dla Waszego gimnazjum, i dla naszej szkoły również. Dlatego, że my w dalszym ciągu staramy się kształcić Wasze umiejętności, a jak mówię każdemu, tak naprawdę dbają o to już nauczyciele szkoły podstawowej, czyli zaczyna się edukacja na początku szkoły podstawowej, potem jest gimnazjum, potem jest szkoła średnia. Czyli macie taki jakby pełny obraz oraz takie pełne możliwości rozwoju swoich oczywiście umiejętności. No i jak powiedziałem, no, na szczęście dla Was, może i dla nas jest tak, że u nas w szkole tych Waszych absolwentów jest najwięcej. Z czego się bardzo cieszę oczywiście. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Też dziękuję bardzo. Też dziękuję.